Znowu w Kruszwicy. Z nami jest pan Janusz Owczarek, wybitny archeolog i znawca tych ziem, że nie tylko tych, prawda? I historii, bo co przed chwilą widzieliśmy tutaj w muzeum, to prace archeologiczne sięgają aż do neolitu, a czasami nawet głębiej. Ale dzisiaj skupimy się na jednym z najsłynniejszych polskich zabytków, którym jest stojąca za nami tak zwana Mysia Wieża w Kruszwicy na jeziorze Gopło, gdzie według legendy myszy zjadły niejakiego popiela, co opisał Jerzy Hoffman w filmie Stara Baśń, a wcześniej Kraszewski w powieści. Ta wieża jednak nie pochodzi z czasów legendarnych, tylko z XIV wieku, prawda? Tak. Wiemy od kruszwickiego kanonika, był to Jan Koszczankowa, który urzędował tutaj w kolegiacie pod wezwaniem świętego Wita, raptem 100 metrów od nas, i pisze, iż to pan nasz i władca roku pańskiego 1350-1355 wznosi pyszną fortalicję w Kruszewicy. Tak więc poprzednio budynek mieszkalny o charakterze obronnym na bazie koła, to jest ta ceglana, ta kamienna podstawa wieży, funkcjonował jako budowla osobna, odrębna, jako donżon. Została zaadoptowana do konstrukcji Kazimierza Wielkiego, pięknego, okazałego zamku, i wpleciona w mury obronne, które miały około 12 metrów wysokości i okalały, otaczały całe wzgórze dookoła. I to są te relikty tych murów? To są te relikty pozostałości po tych murach. W każdym bądź razie posadzona została na byłym donżonie, stąd widzimy tę kamienną podstawę. Donżon to jest taka wieża obronna, prawda? Wieża obronna, mieszkalna o charakterze obronnym. Ta pełni funkcję stołpu. Stołp to jest wieża ostatniego ratunku. A więc tutaj mógł się schować władca po ewentualnym przejęciu przez wroga zamku głównego, schronić się na wieży, bowiem wejście było tylko jedne na wysokości 12 metrów. Wystarczyło odpiąć kołki, drewniane schody odpadały i wtedy czekano już tylko na odsiecz. Czyli podobne do krzyżackiego Gdańska. Dokładnie tak. Taka konstrukcja. A dlaczego jest to jedyne, co pozostało, plus te fragmenty murów? Czemu? Znaczy, kiedy zamek uległ destrukcji? No, to smutna historia rzeczywiście. Krzyżacy mieli czas na to, żeby zniszczyć pierwotny zamek, który tutaj istniał. 1331 roku bitwa pod Płowcami, 20 km z kawałkiem stąd, się rozegrała. Krzyżacy zatrzymali się w Radziejowie i w Kruszwicy, niszcząc doszczętnie Radziejów i kruszwicki zamek. Na ruinach tego zamku powstał ten, którego ruiny widzimy, ale jak wspomniałem, pojawiają się Szwedzi. Szwedzi niestety mają 2 lata na to czasu, żeby doszczętnie ograbić, złupić miasto i zamek, wywieźć co cenne, to wywieziono, pozostawiając tylko nagie mury. Na koniec zdetonowali, czym się hołubi i chwali, Erik Jonsson Dahlberg, bo był obecny przy wysadzeniu zamku. Zamek zostaje wysadzony, zniszczony, spalony i służy jako magazyn budulca. Przez setki lat wykorzystywano kamień i cegłę, pozostawiając ten plac, pobojowisko, które tutaj dzisiaj widzimy. Ocalała baszta i ocalały tylko fragmenty murów i fragmentarycznie 2 piwnice, które żeśmy zrewitalizowali. Czyli 1655-56? Dokładnie 1657 roku zamek zostaje zniszczony. Czyli Kmicic nie zdołał go uratować razem z Wołodyjowskim. Zdecydowanie. Czyli nie. Podobnie postąpili jak z Sandomierzem. Wysadzili go po prostu w kosmos. Jest to, że starostą kruszwickim był najbardziej znany w Europie rycerz polski, to Zawisza Czarny, Janko z Grabowa. Tu był od 1417 roku do 1424 starostą kruszwickim. W tym zamku kazimierzowskim. Oczywiście. No on tutaj pewnie był raz albo dwa, ale miał stąd profity. Czyli teraz byśmy byli na dziedzińcu. Teraz jesteśmy na plateau, na dziedzińcu zamku. Na środku była studnia, wielki piec chlebowy, zabudowania były od strony południowej, tak organizowano wówczas zamki, bo słoneczko pomagało ocieplić te potężne mury, aczkolwiek w zamku wiemy z całą pewnością, że było co najmniej kilkanaście pięknych pieców,
co widać po kaflach, które myśmy tutaj znaleźli. Reszta zabudowań od strony wschodniej. Jedyne wejście, jakie było, to było właśnie wejście zlokalizowane od strony północnej. I to była fosa naokoło. I dopiero, co ciekawe, 15 lat po wybudowaniu zamku podjęto decyzję o oderwaniu się od jednej wielkiej wyspy i zrobieniu wyspy Grodowej, bowiem całe zamczysko zostało otoczone fosą. Stąd czyli przekopano, przekopano to tak po jest, prostu. Dokładnie otoczono dookoła fosą. Czyli już po śmierci Kazimierza. Już po śmierci Kazimierza. Dobrze, to może chodźmy na górę. Bardzo proszę, zapraszam. Dolne fragmenty wieży pamiętają jeszcze czasy popielowe, bowiem badania radiowęglowe potwierdzają, iż są o 500 lat starsze od wyniesionej ceglanej wieży i całej tej konstrukcji. A więc był tutaj osadzony donżon, pierwotny budynek jeszcze pamiętający czasy prasłowian. Czyli to była pierwsza budowla kamienna na ziemiach polskich. Władysław Herman spiął się ze swoim synem, notabene z Niepawego Łoża, Zbigniewem, w Kruszwicy. Do tego dramatycznego spięcia zbrojnego doszło tutaj, na tych polach, gdzie Kruszwiczanie wystawili wraz z Zbigniewem 7 chówców. Czyli mniej więcej ilu ludzi? To obliczamy mniej więcej, chówiec mógł liczyć do 30 osób maksymalnie. Czyli 300... Tutaj zakładamy, że około 15, jeden. A więc garstka była. Trudno dzisiaj to ocenić. W każdym bądź razie, ilu ich było, nie wiemy. Pobojowisko pozostało po dramatycznej walce między ojcem a synem. Zbigniew się schronił na zamku. Później został uwięziony, uwolniony. Historia niezwykle ciekawa. 1096 rok ten dramat rozegrał się tutaj, w tej dzisiaj zatoce. A te schody zbudowano kiedy? To jest... przedmiot chwały komunistycznej, 1960 rok, nawiązanie do wystawy Expo w Poznaniu. Te schody były tam pokazane i przywiezione stamtąd tutaj. Ale cele specjalnie wybudowane do tego miejsca. Tak jest. To chodźcie, chodźcie z nami. Zapraszam. I teraz wchodzimy do tego pierwotnego wejścia kazimierzowskiego na wysokości 12 metrów, tak? Tak. I to było jedyne wejście? Jedyne wejście. Tutaj po prostu można było ten pomost zniszczyć. Wypiąć kołki drewniane, odepchnąć i to jest jedyne miejsce, ostatnia deska ratunku. I tutaj jest ten układ, wozówka, główka, wozówka. Tak, tak, typowy. Co nam daje 14-wieczną proweniencję tej wieży. To są prawdziwe kazimierzowskie cegły. Tak. Nie żadna fikcja dwudziestowieczna. Nie, nie. Zapraszam, zapraszam. Jesteśmy wewnątrz, chciałem powiedzieć, krzywej, ale mysiej wieży. A na dole było miejsce dosyć nieprzyjemne dla osób, które tam wrzucano. Oj, zdecydowanie. Dla najgorszych chyba zbrodniarzy, albo skazanych za zdradę stanu. Dokładnie. Dokładnie tak. Tutaj trafił pan w dziesiątkę, że tak powiem, tego całego dramatu, ponieważ pod nami jest miejsce byłego lochu głodowego. Tutaj ostatni, z dokumentów tak wynika, został uwięziony starosta bydgoski Bernard. 1409 roku Władysław Jagiełło go tutaj uwięził za zdradę miejsca wejścia na teren grodu bydgoskiego. Tutaj Krzyżakom pewnie Krzyżakom zdradził i dokonał swojego żywota tutaj. Było tutaj wysklepienie, co widać, tej całej komory, u góry nad nią. A bo tu jest miejsce na to, żeby dach położyć. Tak jest. Sufit znaczy. Tutaj widać jeszcze tę kolebkę. To są właśnie ślady jeszcze po wysklepieniu. Natomiast u góry, gdzie my w tej chwili stoimy na tym podejście, stał piec. Piec do ogrzewania i to nie jeden, bo dwa były na wieży. A więc piec ogrzewał wieżę. Zatem a ciepłe powietrze idzie do góry? Tak jest, kominowo. Zapraszam do góry, bardzo proszę.
Wieża poszerza się, jak widać. Na dole grubość murów przekracza 8 metrów. Na samym dole, u samych fundamentów, przechodzi w 5. Teraz jesteśmy mniej więcej przy grubości około 4 metrów. I one, jak widać, stopniowo, schodkowo... A po co było budować tak grube mury, skoro nie było artylerii jeszcze? No nie było, ale stosowano powszechnie podkopy. Pod mury zamku, pod wieże. No więc przemyślano tutaj to. Widać ślady wyraźne spalenizny. To zaciemnienie cegły to jest skutek pożaru, który tutaj był, i to nie jednego, wewnątrz wieży. Musieliśmy dla zachowania lica gdzieniegdzie wstawić świeżą cegłę, ponieważ gdzieniegdzie niestety uległo ona zniszczeniu i powstawialiśmy nowe. Stąd tak. Czyli to nie jest kolor cegieł naturalny, tylko ślady dymu. Tak jest, spalenizny. Niezmywalne już. Szkliwo nawet gdzieniegdzie już się pokazało, tak wysoka temperatura tutaj była. Możemy w kilku językach poczytać legendy, baśnie związane z naszym regionem na tych księgach multimedialnych, przesuwając dłonią. Przecież Jerzy Hoffman nie kręcił starej baśni tu. Nie. Nie, nie doszło do takiego porozumienia. Stworzył. I większość, tak. Stworzył makietę prawdopodobnie. Tak jest. No to podążajcie za nami do góry. Dzisiaj mamy taką atrakcję dla dzieci albo dla dorosłych na wieży, że można zostać zaatakowanym przez śmiercionośne myszy. Widzicie? Teraz one mnie gonią, a teraz ja gonię je. Pięknie. Idziemy wyżej. Chodźcie z nami na koronę. Zapraszamy. Bardzo proszę. Tak fajnie, efektownie, jak w Malborku widać każdy kolejny zamek w odległości jednego dnia drogi. Tak. Jest troszeczkę wietrznie. Mam nadzieję, że będzie nas słychać. Doskonale widać, jaką funkcję pełniła wieża. Baszta obserwacyjna. Tak, od razu było widać całe czambuły Tatarzynów z odległości 30 km. Tam widać wieżę kolegiaty po drugiej stronie jeziora. Na linii horyzontu jest na Wrocław. Natomiast tutaj, gdzie te dwa wiatraki, jest kopalnia soli w miejscowości Góra. Stanisław Przybyszewski, nasz tutaj rodzimy wieszcz, tam został pochowany. Urodził się tutaj w Łojewie. Kawałeczek dalej urodził się Jan Kasprowicz w Szymborzu. Czyli na horyzoncie to miasto to jest Inowrocław. Miasto powiatowe Inowrocław. Dzisiaj strasznie zamglone powietrze, wilgotne, więc przeźroczystość powietrza fatalna, ale widać. Tam jest Inowrocław, tam zaś kawałeczek dalej, gdzie widać te dymy, jest miejscowość Janikowo, Janikosoda, zakłady chemiczne, Pakość. Tutaj mamy miejscowość Strzelno, widać zakon Promiestra Tęsek, Norbertanek, widać zabudowania, kościół świętego Prokopa. I świętej Trójcy. Przenosząc wzrok dalej w kierunku południowym, mamy kierunek południowy, skąd przemieszczali się kupcy, handlarze w kierunku północnym. Po Elektron, po Sukstynit, po Bursztyn, właśnie, po Złoto Bałtyku, bowiem jesteśmy na szlaku bursztynowym. Stąd dokładnie, nie do wiary, ale jest 50 km do Konina, gdzie znajduje się najstarszy słup drogowy w Polsce, z 1120 roku oceniany. Jest to słup drogowy przy farze konińskiej, gdzie jest napis, inskrypcja, tu jest połowa drogi z Kalisza do Kruszwicy, odpocznij podróżniku. I pewnie jakaś karczma tam stała jeszcze. Z całą pewnością. A więc tutaj mamy 50 km do Konina, zaś tutaj na zachód mamy 50 km do Gniezna. Stamtąd wiódł szlak handlowy na wschód, na Ruś Kijowską, bo tutaj w kierunku wschodnim mamy 50 km do Gniezna, do Włocławka.
a więc Gniezno, Włocławek, Warszawa na Ruś Kijowską. Tutaj zaś mamy, gdzie te dwa wiatraki na wprost, 53 km do Torunia i tutaj starymi drogami 59 km, przepraszam, na wprost do Bydgoszczy. Czyli krzyżowanie się wszystkich szlaków komunikacyjnych. Dlatego ta Kruszwica tak się rozwija doskonale. Tak, aż jej ktoś nie spalił raz czy drugi. No niestety. Półwysep Rzępowski został ukształtowany po 1920 roku, kiedy odzyskaliśmy wolność. Zawiązała się spółka, stowarzyszenie pod nazwą Letnisko i oni podjęli decyzję połączenia Wyspy Rzepnej z Wyspą Grodową, tworząc miejsce spacerowe, park miejski, Półwysep Rzępowski. Pod taką nazwą dzisiaj występuje. A wieża ma około 30 kilku metrów, prawda? Dokładnie 32 metry. Czyli taki 10-piętrowy. Była dużo wyższa, miała około 58 metrów, ale weźmy pod uwagę, że tutaj w ruinę popadła ta górna część korony, była hurdycja i szpiczasta wieża typowo gotycka. Czyli to nie jest oryginalny szczyt jej? Absolutnie nie. Nie. Czyli musieliście ją wyrównać? Musieliśmy dodać, tutaj jeszcze te 20 metrów do pierwotnego. Czyli znacznie więcej było widać, że tak powiem, w oryginale. No, a poza tym hurdycja była, gdzie strażnicy, wartownicy mogli obserwować teren. Rozlewisko jeziora było po linii horyzontu. Na tej nizinie, tu nad Goplańskiej, rozlewało się szeroko, bardzo płytko, stąd nazwa Mare Polonorum, Morze Polaków. Tym samym dziękujemy Wam za wizytę w popielowej wieży na jeziorze Gopło, a tak naprawdę Kazimierzowskiej. I myślę, że tak jak w Wieliczce, już z mrozu i z wiatru zapominam wyrazów, tak samo jak w Wieliczce, każdy z Was powinien się chociaż raz w życiu znaleźć tutaj w jądrze polskości, kolejnym, który odwiedzamy, czyli w zamku, w reliktach zamku Kazimierza Wielkiego. A przede wszystkim musicie zobaczyć muzeum, które znajduje się tutaj, czyli Nadgoplański Park Tysiąclecia. O tym prawdopodobnie zrobimy kiedyś osobny odcinek, ponieważ nie było tego dzisiaj w planie, ale tam są takie nieprawdopodobne artefakty, że wymagają zupełnie osobnej wizyty. I mam nadzieję, że pan Janusz w niedalekiej przyszłości nas po tym oprowadzi. Z przyjemnością. Ja w każdym razie dziękuję panu bardzo za to, że był pan naszym gospodarzem. Dziękuję i liczymy na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję. A wy oglądajcie i klikajcie łapkę w górę, bo bez tego to nie ma sensu żadnego. Pa!